Cześć. Słuchajcie, Patrycja, prowadzą Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdzie się na patarchitektorial lub gdzieś tu na dole. No dobra, z tego co widzę, to dzisiaj będziemy mieli chyba trochę rastowy odcinek niechcący, ale obiecuję, nie mam nic o LLM-ach i AI-u. Dobra, Szymonie, co ty masz pierwszego? Zacznijmy od tego AI-a. Ciekawy wpis, produkt właściwie, Cloudflare, firma, którą dość mocno lubimy, co tego teraz CEO się zmienił, wypuścili WAF-a dla AI-a. Oni nazywają to Firewall dla AI-a. Co tam jest? Bo to brzmi generalnie, no czym jest WAF? Web Application Firewall, czyli coś, co nas ma bronić naszą aplikację, slash system przed atakami różnymi, czyli załóżmy, że mamy coś na backendzie, co może być różnej jakości, więc wystawiamy WAF-a i on nas broni przez SQL Injection, przez Starash i tak dalej. Więc no pomysł brzmi ciekawie. Co tam jest właściwie? Bo to brzmi bardzo ładnie. Co tam siedzi w tym WAF? Dla AI-a. Rate limiting, no umówmy się, nie jest to nic odkrywczego. Ochrona przed denial of service, potencjalnie też DDoS-em, czyli distributed denial of service, też nic właściwie takiego fenomenalnego, tak naprawdę odkrywczego. Nic nowego. Sensitive data detection, czyli umiejętność, żeby Cloudflare mógł wykrywać w odpowiedziach, czyli w responsach HTTP, czy nie są tam jakieś dane wrażliwe. To też jest usługa, która wcześniej już była de facto w Cloudflare i można by ją włączyć. I usuwanie tego i to tyle. Czy wiesz co, inaczej, całość to raczej jest wrzucenie troszeczkę, jakby to określić, dodanie do Web Application Firewalla słowa AI, wspiera AI, specjalnie, po prostu. Tak, tu nie ma absolutnie nic nowego, nie ma nic odkrywczego, problem istnieje jak najbardziej. Istnienie WAF-a dla LLM-ów, bo tu głównie o nich mowa tak naprawdę, jeżeli mówimy o AI-u, bo tu chodzi o cały prompt injection i tak dalej, i jest na to potrzeba na rynku i dlatego ten produkt powstał, ale widać, że nie ma pomysłu, co z tym w ogóle zrobić. Tylko to nie jest część, kurde, klocków infrastruktury sieciowej i usług sieciowych. Właśnie nie jest, ale doskonale wiemy, że to jest dupokrytka po prostu, nie oszukujmy się. Ja wiem, że ludzie lubią zieloną pieczątkę i trzeba sobie przyznać, że mamy pudełko, to mamy pieczątkę. No, jest to z tak zwanych prawd objawionych albo inaczej niekulturalnie to nazywając, już zostawiając, więc całość taka sobie, o tak jak sobie popatrzę na to. W sensie nie widzę wartości. Jedna rzecz, której trzeba być mocno świadomym, jeżeli ktoś pracuje z danymi finansowymi, medycznymi, innymi, że Cloudflare staje się procesorem danych, jak tak przepisuje sobie requestiki. Wiecznie, znaczy jedna rzecz, która mnie tam trochę ucieszyła, a trochę pokazała też znowu brak pomysłu, to jest to, że obiecują rozwój właśnie tego sensitive data detection, czyli identyfikacji najwrażliwych i dodawanie kolejnych workerów, które będą wykrywały potencjalne inne dane. No ale tak realnie, no to będzie jakaś próba znalezienia, po prostu upraszcza bardzo mocno, jakiegoś regexa, który znajdzie element tam, czyli bardzo, bardzo wąski zbiór danych tak naprawdę. I możliwości, pokazuje, że kompletnie rynek nie ma pomysłu, jak zarządzać właściwie modelami i jak je chronić. Zero pomysłu obecnie. To jest przerażające właściwie, naprawdę, ale pokazuje też obecny stan rzeczy. No, co tam masz? Dobra, teraz a pojdziemy w tematy miękkie zupełnie, jak nie dla mnie, ale zainteresowało mnie to. Kasia Hobler, która gdzieś tam bardzo mocno udzielała się w świecie tam transformacji, Scrama, pisząc o tym też krytycznie, co dla niej na plus bardzo obiektywnie, wrzuciła bardzo ciekawy post na LinkedIna, który mi wyskoczył, że budowanie zespołowości nie musi być rzeczą, którą robisz domyślnie. Rozwiń temat, bo to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Tutaj jest całość, tam analizuję jeden tych z paru raportów zrzucone dane, ale całość, żeby budować zintegrowany zespół, a nie po prostu grupę roboczą, żeby coś zrobić, nie jest dla wszystkich potrzebne. Czyli tutaj jest, jak popatrzymy sobie, to tak jak wrzuciła tam obrazek to pokazujący, zastępowalni pracownicy to dobry wybór i wcale nie musisz tworzyć zespołu. Ale przypomnijmy, że o to właśnie chodzi w skramach, małych zespołach i tak dalej. I to jest ciekawe generalnie, bo tak naprawdę my przez dobre praktyki deweloperskie, czy dokumentowanie i tak dalej, i dzielenie się wiedzą. I to, co robimy, co ma bardzo mocno sens, robimy się, co będzie zastępowalni. Ja pamiętam ludzi, którzy de facto w innej firmie, ludzie, którzy odpowiadali za dość stary system i oni mieli zakaz podróżowania razem, bo każdy odpowiedział był za dokładnie jeden element i był tylko jeden człowiek, który mógł to ogarnąć. Szymon, przypominam sobie kolesia, że to, co mówimy na twojej prezentacji na InfoShare, tak, którego Szymon zgasił następującym, że tam na temat właśnie, że wiedzę trzeba rozpraszać, to nie, zawsze jest potrzebna taka osoba, a możesz pójść jutro na urlop? Muszę się miesiąc przygotować. Kurtyna. No tak, no bo to tak działa. To rozprzestrzenianie wiedzy ma sens jak najbardziej, bo faktycznie fajnie spójrz na urlop. Dobry pis, bardzo szczery bym powiedział. Inaczej, jest dobry, bo pokazuje pewną rzecz inaczej. Jak budujesz w pewnych miejscach produkt,
to pewne kory muszą być zespołami, muszą być zgrane, umieć dowozić. I to podkreślę słowo produkt. Wewnętrzny system na przykład, czy duża część wewnętrznego IT, no sorry, jakbyśmy nie chcieli, trzeba sobie pomyśleć, że może taniej jest de facto, tak jak mówisz, wprowadzić wreszcie te dobre praktyki, mieć w miarę szybki onboarding, wyleczyć się z choroby not invented here, przy budowaniu rozwiązań tylko stosować standardowe rozwiązania. Właśnie tu jest też rzucone, że onboarding jest taką rzeczą, która jest, z któregoś raportu było, że wymiana pracownika średnio to 91 tysięcy. Policzone gdzieś w niektórych korpo sobie wyobrażam, ile czasu potrafi zajmować onboarding osoby niepotrzebnie, żeby dowiedziała się całej wiedzy plemiennej. Przypomina mi się całość, jak wyglądają, jedna głupia rzecz w części deweloperskiej, bo w infrastrukturalnej jednak jest tam duże rozproszenie. W części deweloperskiej, jak masz jeden system, Szymon, piękny how to start, jak zacząć dewelopować na swoim kompie. Ja wiem więcej, jak uruchomić system na swoim komputerze, nawet nie dewelopować, jak zrobić, żeby się uruchomiło. Tak, właśnie mówię, żebyś mógł odpalić sobie IDE i potem zacząć debugować, żeby to w ogóle u ciebie lokalnie zadziałało. Zgadzam się w zupełności, wydaje mi się, że to się brutalnie szczere. Nie przywiążemy ludzi do systemów wewnętrznych, to właśnie nazwałeś, i takich typowo utrzymaniowych. Tam będzie rotacja. Jeżeli mamy, zaczmy, stare technologie, ludzie będą marudzili, systemy, które mają mniej ludzi niż powinny mieć na utrzymanie i tak dalej. Takie systemy są oczywiście, to jest cała masa de facto. Po prostu ludzi nie utrzymamy, nie ma szans na to. Tam będzie rotacja, więc jak najbardziej, no tak. Trafny wpis bardzo. Ciekawy wpis, znaczy ciekawy, dobry wpis do wysłania, o może tak to nazwę, o niekopiowaniu architektur de facto. I to jest link, który w ogóle polski, link, który warto mieć, żeby komuś wysłać po spotkaniu i żeby po raz dziesiąty nie przerabiać tej samej argumentacji, tych samych punktów. Znaczy u mnie chodzi o to, żeby nie kopiować architektur czyichś do swojego systemu, na zasadzie generalnie to fajnie wygląda, teraz mamy cały ruch wokół cell-based architecture, jako architektury komórkowej. Co było. Albo vertical slice'ów. Do tego samego się to tak naprawdę sprowadza, tak naprawdę. Tylko inaczej nazwane, żeby było bardziej modnie. I fajnie, bo pokryje się takie metody analizy, czy to jest, czy architektura rozwiązuje twoje problemy, czy jest prosta, czy dalej można ją zmieniać i ewoluować, jakie ma ograniczenia. Potem dalej jest taki kawałek o podział na moduły i perspektywę. To mi się trochę nie kleiło de facto. A później na koniec jest kontekst, tak naprawdę, w jakim kontekście to występuje. Ponownie, nic odkrywczego, fajnie, że to zostało zebrane. Dobrze mieć ten link na zasadzie, przelecieć sobie go, okej, i mieć go w arsenale, żeby po prostu potem komuś wysłać. Raczej ten, fajne doklejenie do ADR-ów, jak popatrzysz. Pytania do dużych zmian do ADR-ów, albo mniejszych, które jednak będziemy gdzieś szeroko stosować. Tak, dobra, co tam ty masz? Przejdźmy sobie do infry. I to, co w Azurze dorzucili, to jest też ciekawy rzecz, który się gdzieś tam ciągle pojawia. Microsoft jakiś czas temu, bodajże na Ignite, ogłosił coś, co się nazywa Accelerated Connection, czyli starają się zwiększyć wydajność swojej sieci. Pewnie nie mówiliśmy o tym, albo mogliśmy przy okazji Ignite o tym wspomnieć, ale jest pierdoła. Wspominaliśmy. No i słuchajcie, jest tam system, który pozwoli w cloudzie powiedzieć, że można przyjąć więcej połączeń, obsłużyć więcej połączeń na sekundę. Przydatne jest to do korpo jakichś rozpierduch i dużych produktów, w szczególności jeżeli chce się skorzystać z jakichś virtual appliance'ów i zabawek sieciowych na VM-kach. To będzie tam bardzo przydatne. Ale całość u innych dostawców też się pojawiają takie ostatnie ograniczenia. Zobacz, że nie mówi się już o general availability, ale na początku o limited availability po wejściu na produkcję feature'a. I to jest taka ciekawa rzecz, że kiedyś jak feature wchodził, to szeroko i zaraz prawie we wszystkich regionach wszędzie jest, a tutaj mam wrażenie, jakby ktoś dowoził, zaczął się teraz moment, że trzeba dowieść szybko coś na produkcję, co jest de facto betą i sprawdzić to z bardziej rygorystycznym supportem. Czy wiesz co, mi wydaje się, że ten element kontekstu ekonomicznego jest ważny. Zobacz, ile chociażby wzrosły akcje od startu tego roku, dużo, chyba 20 parę procent MS wzrósł, czy może nawet więcej. Nvidia w ogóle wystrzeliła, nieważne. Więc teraz mamy obecnie pogoń za tym, żeby to utrzymać. No utrzymać ten i żeby jedna firma nie była gorsza od drugiej, więc obecnie wypuszczamy, żeby był, no giełda głównie rządzi się buzzwordami, de facto tym nowymi ogłoszeniami, co tam będzie się działo, tak dalej, tak dalej. Więc tak te wydarzenia wyglądały de facto. A co więcej, pamiętam już o tym, że giganci zwolnili masę ludzi, więc też będą mieli mniej rok do pracy, żeby to wszystko wdrożyć globalnie i też przetestować lepiej. No nie oszukamy, jeżeli nagle mamy na przykład 10% mniej ludzi, no to ta robota gdzieś zniknie tak naprawdę. Tak z ciekawości, Nvidia zaliczyła 261% wzrostu na akcjach w ciągu ostatniego roku. Tak, to tam jest dużo wykres pionowy. Taka ciekawostka, w 2019, mimo że był boom już ten cały bitcoinowy, $37 za akcję. Teraz jest 852.
To się, wracając do software'u generalnie. Chociaż może nie wiem. Zacząłeś trochę miękki temat, ja też pociągnę miękki temat. Książka. Książka nie IT, którą właśnie jestem w trakcie słuchania. Słuchania, ty nie czytasz. Tak, taka jest prawda. Dużo lepiej po prostu skoncentruję się słuchając. Książka stara, ponad 40 lat, dostała Pulitzera. Nazywa się The Power Broker Roberta Carlo. Dla kontekstu. Ta książka audiobook ma 66 godzin. Jest to najlepiej wydany kredyt na Audible, jaki chyba istnieje de facto. Ale teraz czemu nie wspominam? Bo rozmawiając właśnie z seniorami, z ludźmi, którzy są na różnych momentach kariery, zastanawiam się właśnie, gdzie pójść, jak iść ze swoją ścieżką. To jest biografią Boba Mozesa, człowieka, który wybudował większość Nowego Jorku de facto. Był z tam trasy, parki, dalej. Jeden z najpotężniejszych ludzi w Nowym Jorku de facto, jeżeli chodzi o sektor publiczny. A książka pokazuje przefenomenalnie, jak wygląda polityka w organizacji. I to nieważne, czy w Nowym Jorku, czy w firmie, czy gdziekolwiek będzie wyglądało. I ona jest fenomenalnym takim startem, spróbowaniem tego, jak będzie wyglądała zabawa w politykę organizacji i zdecydowaniem, czy ja się chcę w to bawić. Pokazuje super sztuczki, podejścia i takie bardzo realne, namacalne podejście, co się dzieje i jak są podejmowane pewne decyzje i z czego to w ogóle wynika. Książka jest świetna, mimo tej długości się bardzo dobrze jej słucha, jak zauważyłeś, nie jest to czytanie, ale dla osób, które właśnie myślą, czy może pójść właśnie w kierunku menadżera i tak dalej, to taki próbnik, czy to mi się podoba, czy ja się na to piszę de facto. Polecam, tak z arsenału karierowego bym powiedział. Dobra, wróćmy do rzeczy innych. Okłamałem z tym AI-em, jednak jeden link jest AI-owy na dzisiaj. Wiedziałem. Wercel, o którym wspominaliśmy przy specjalizowanych rozwiązaniach SaaS-ach, on wypuścił coś, co się nazywa kilka tygodni temu V-Zero, czyli kolejny generator UI. O tak, kolejny generator UI i jeżeli teraz sobie popatrzymy na całość, co próbują zbudować, to zabawę w to, że promptujesz sobie jakieś dashboardy, inne rzeczy i wypluwa ci gotowych HTML albo kawałki Reacta, Tailwinda, innych tego typu zabawek, które są wspierane na ich platformie, żeby skorzystać z całości. I jeżeli się na to popatrzy, to jest ciekawy kierunek, gdzie może polecić sobie designowanie i prototypowanie. On się dzieje ciągle, ale coraz te narzędzia są coraz lepsze. Dodając do tego jeszcze, tak jak jest tam biblioteka komponentów frontendowych, jakiś tam Shand CN UI, czy inaczej to się tam nazywa, to akurat chyba dla Nexta. Jak się popatrzy na całe takie układanki z gotowymi komponentami, które tylko będą gdzieś tam wizualnie customizowane, może się okazać, że prawie frontend developer nie jest potrzebny. Nie każdy system musi być piękny, nie każdy system musi mieć spędzone setki godzin, setki dni czy do projektowania UI-a. Wewnętrzne systemy nie muszą. Inaczej, jeżeli nie jest to system dla konsumenta, który też kupuje bardzo mocno oczami, to wystarczy, że czyli jak robimy jakieś B2B, panele administracyjne i tego typu zabawki, on ma być poprawny i nieść informacje. Tak, on ma być good enough. Co więcej, jeżeli mam jakiś swój szablon, jakiś zbiór praktyk UI-owych, to wygenerowanie konnego systemu zgodnie z tymi praktykami, może to zrobić AI. To w ogóle, o czym mówisz, fajnie się wpisuje w mój kolejny link, w ogóle przemyślenia odnośnie tego, co mówiliśmy jeszcze odcinek temu. To, że idziemy bardzo mocno w kierunku full stacka tak naprawdę. Dokleję jedną rzecz, bo Szymon nie powiedział. Za parę tygodni będzie wywiad z Andrzejem Krzywdą i tam dość mocno poruszamy, więc to jeszcze Szymonie nie wyszło. Więc sneak peek. Nie chciałem tego zdradzać, ale niech będzie. Link odnośnie Rasta. Rast wypuścił teraz ala Ruby on Rails framework de facto. To idealnie w ogóle pasuje do naszej rozmowy, ale też pokazuje całe ciśnienie w kierunku właśnie takich one-man framework, one-man show de facto i tego, żeby jednak nie rozdzielać się tak drobno, ale właśnie no, łączyć te role, więc to, żeby mieć pierwszy UI w formie wygenerowanego, super. Moje tylko pytanie jest jedno, jak to będzie dobrze generowane, jak to będzie wyglądał? Czy to będzie pierdolnik, czy to będzie utrzymywalne? Jeżeli to będzie pierdolnik, to nie przeżyje daleko. Inaczej. I teraz tak, z Rastem moje przemyślenie o Raście jest takie, że, bo jest jedna rzecz, to jest język dla pasjonatów, to tak trochę nazwijmy całościowo. Jak sobie popatrzysz, bo zobacz, że inaczej, pisanie systemu biznesowego w Raście nie ma sensu. Inaczej, nie ma sensu. Nawet panel administracyjny nie ma sensu. Napisz chociażby w Golangu czy w czymkolwiek innym. To jest jednak low-levelowy kod. Teraz słuchaj, przejdę do następnego linka, albo raczej linków, bo są one dwa. Pierwszy to jest skrót, który mnie interesuje. Drugi to jest pełny raport, skąd to pochodzi. W ramach raportu z Białego Domu jest sobie raport. O, ruszyłeś ten temat. Zastanawiam się, czego poruszyć.
Tak, Back to the Building Blocks, a Path Forward Secure and Measurable Software. I to jest raport z Białego Domu. Jest jedna rzecz, bo tam, okej, raport jest spoko, ale jest jedna rzecz, żeby przestać używać, już bardzo skrótowo, przestać używać C i C++. A wiesz, co mnie najbardziej zdziwiło w tym wszystkim? Odbiór społeczności. Poczekaj, jedna rzecz, żeby can eliminate most memory safety error, bo buffer overflow, cała ta zabawa, to stamtąd wynika. Tak. I co cię zdziwiło? Odbiór społeczności. Ludzie zaczęli na to najeżdżać, że Biały Dom się nie zna i że starzy ludzie mówią o software developmentie i żeby siedzieli cicho. A właśnie mają rację. No właśnie, wiem, że jestem starym człowiekiem też generalnie, ale pewnie jestem. Ale inaczej, bo teraz właśnie, dlaczego nawiązuje do Rasta? Dlaczego pojawia się to w kernelu Linuxowym? Dlaczego cały embedded software powoli idzie w kierunku Rasta? Przez sterowniki Windowsowe też tam coś coraz więcej. Dlaczego Windows idzie w Rasta? Raczej jeżeli popatrzymy, dla mnie Rust, patrząc się na perspektywę, jest bezpiecznym następcą, patrzę jako po prostu następcę C, C++ i trzeba się z tym pogodzić. Łukasz, bezpieczniejszy, może niebezpieczny, takich absolutów to może nie używajmy generalnie. Tak, bezpieczniejszym. I idąc sobie dalej o frameworkach, bo w frameworkach lecimy. Przykładowo, dlaczego o tym mówię, Cloudflare na przykład open source'ował teraz, bo cały swój networking zaczął robić w Raście. Open source'owali swój framework do asynku, do proksowania połączeń właśnie w Raście, połączeń HTTP. Więc jak zobaczymy, to jest taki, jak się popatrzy w całej części tej, kiedy piszemy niskopoziomowy kod, co do wydajności będę się kłócił, bo to z całą zabawą prawdopodobnie Golang ci wystarczy w większości przypadków. Znaczy, pytanie jest też takie. Wydajność to jest jedna rzecz, druga rzecz to skalowalność. To z tego, że system może chodzić super na jednej instancji, ale się nie skaluje wszerz. Czasami lepiej, żeby on chodził wolniej na jednej instancji, ale umiał się skalować do serca tak maszyn, tak naprawdę. Tak, i potem cała zabawa zależy od czego ty tak naprawdę potrzebujesz. Idąc, znowu wracamy, prościej znaleźć dewelopera golangowego niż rastowego w całości układanki. Też tu dalej wiesz o szukaniu jednego, nie jest to łatwy proces. Tak, igły w stogu siaga, tak, tak. Nie jest to Java ani .NET, a tym bardziej Python. Ale całość, wiesz, pokazuje, tak, czytałem te same komentarze w różnych miejscach, ale kurwa, piszą prawdę. Ale piszę prawdę w kontekście... W kontekście tego Białego Domu, że okay. Piszą prawdę, bo to jest jednak memory management jest ciężką rzeczą i dlaczego dużo, jak sobie popatrzymy, wszystkie zero day'e w Google szukane w tym projekcie, to jest głównie automatyczny fuzzing aplikacji, sprawdzanie, czy gdzieś przypadkiem nie poleci nam buffer overflow i czy nie da się z tego wykorzystać potem. Ja bym to inaczej. Zwolnienie przez używanie tak niskopoziomowych języków, pisaniu systemów biznesowych, nie zasilania elektrowni atomowych, wiesz, tam też mamy UI i tak dalej, nie ma żadnego sensu. Co z tego, że to wreszcie będzie chodziło szybciej o 10% na przykład, nawet dwukrotnie niż powiedzmy C Sharp, jeżeli wytworzenie tego zajmie 4 razy dłużej. To nie ma sensu. Wiesz, to jest dobrze też w tym wpisie powiedziane, systemy krytyczne, takie faktycznie krytyczne, a nie, bo nam się wydaje, że pani Zosia Księgowa musi mieć to 24/7 dostępne. A klient mówi, że musi być real time, gdzie to real time z reguły jest w ciągu 24 godzin. No. Ale nawet takie rzeczy rolowe, to też nie musi być w takich bardzo super optymalnych językach. To mi się good enough naprawdę wystarczy. Wiesz, tylko jak popatrzysz potem na to, jak pewne rzeczy działają, no to taki C++ na tym niskopoziomowym sprzęcie był najprostszy, żeby osiągnąć jakąś wydajność energetyczną, inne takie zabawy. Wiesz, jak sobie popatrzysz szeroko, to czy mówimy o jakimś, wiesz, o ten przypadek Cloudflare'a niskopoziomowy, kernele systemów operacyjnych, tam jest miejsce tego. Powtórzę się, ale w kontekście właśnie oprogramowania krytycznego, low-levelowego, rozumiem to, że można byłoby się przerzucić. Odnośnie rzeczy low-levelowych, pojawił mi się link, gdzie koleś odpalił GTA, chyba 3, na routerze sieciowym. To jest w kontekście, ile też te zabawki, ile też trzymają mocy obliczeniowej, plus zewnętrzne GPU na Radeonie de facto, ile to ma mocy obliczeniowej. Czy naprawdę musimy tam tego Rasta odpalać? Znalazłem ten wpis, dokleję link, to GTA Vice City. O, tak, Vice City, dokładnie tak. Raczej mocy obliczeniowej tak, tylko że popatrz jeszcze jedna rzecz, moc obliczeniowa spoko, mamy jej naprawdę dużo. Ja bardziej myślę o wartościach, ile prądu ciągniesz, w szczególności jak coś jest na baterii. Tak, no, znaczy, no,
tego jest która zmniejsza grono. Zaraz powiem jeszcze, ten router to jest nie jest jakaś nówka sztuka, to jest router z 2013 roku. Wiesz co, tylko cała zabawa tam dokleił EGPU do tego, więc to może też nie oszukujmy, procesor wystarczył, kartę graficzną doklejono do tego, żeby ruszyło. Dobrze, wróćmy do naszych głównych tematów. Jeden link ode mnie jeszcze odnośnie serii właśnie u Orosza, czyli Informatic Engineer, odnośnie tego, jak zmiany ekonomiczne wpływają na architekturę. I on właśnie fajnie rozpisuje się pod kątem tego, co już widzimy de facto. Firmy trochę ludzi zwolniły de facto, mimo że ich akcje idą w górę i tak dalej, ale pokazuje to fajnie ten cały trend w kierunku połączenia rzeczy tak naprawdę, połączenia architektur, że może mniej mikroserwisów. Oroś pisze, że może byśmy wrócili do monolitów. Wydaje mi się, że to jest zły kierunek de facto i może, że firmy tam monolitów nie. Do sensownie podzielonych serwisów, bo one mają sens. Znaczy jest to, co kiedyś Sebastian Gębski napisał, bardzo fajne określenie, mikromonolit. Tak, czy też modularny monolit jakoś tak de facto. Dalej, powrót do full stacka. Tak, będzie mniej ludzi, będziemy rzadziej wybierali technologie, które są tylko na przykład na jeden wąskie zastosowanie i tak dalej. I to się będzie działo, bez zdań. Przy czym uważam, że to jest mega sensowne. Teraz wyobraź sobie, jak są te systemy, które mają 10 języków, każdy czynnik, i one teraz przychodzą do utrzymania. Gdzie w utrzymaniu będzie mniej ludzi. Nie oszukujmy się, jak systemy wewnętrzne. Co innego, jak są systemy językowe, które są B2C, de facto to jest zupełnie inna bajka, takie systemy wewnętrzne. I nagle potrzebujesz mieć 10 ludzi, każdy znający inny język, żeby to w ogóle utrzymać. To jest paranoja. W ogóle, tak jak my mieszkaliśmy na monolity, jak zaczęliśmy dewelopować systemy, te stare systemy, to Jezu, jeden wielki pierdolnik, wszystko w jednym, to teraz nowe pokolenie będzie narzekało na to, że Jezu, wszystko jest rozpisane na lewo i na prawo i wymaga innych języków, no nie? Dalej idziemy. On idzie, też punktuje prostszą, bardzo pragmatyczną architekturę, że tak będzie się działo. Ja w to nie wierzę. Dalej będzie CV-driven development, dalej CTO będzie musiał powiedzieć słowa kluczowe, dalej będą nahypowane technologie typu Kubernetes, powiedzmy, w sensie jako przykład, który będą dalej musiał być użyte, wdrożone de facto. A inna bajka? Dla systemów, które są sprzedawane, słowa klucze sprzedają po prostu. No niestety, to tak jak próbowałem zrozumieć w paru ofertach sprzętu sieciowego, co oznacza AI w takim rynku enterprise'owym. Dużo ifów. Dużo ifów, tak, ale jest to marketing. Tak, ale teraz jest fajnie jeden punkt zauważył, co też moje neurony odpaliło. Shift left, o którym doskonale wiemy, i wiedzę odpowiedzialności. I że to przyjdzie na deweloperów, ale to, tą sytuację przeniesienia na deweloperów, shift left, mieliśmy już z czym? Z całą infrastrukturą de facto. Wtedy powstał de facto DevOps, czyli ruszyliśmy w kierunku automatyzacji i ogarnięcia tego wszystkiego. I nagle się okazało, że człowiek nie ogarnia. Ale nagle też okazało się, że nie musimy tego klikać de facto, możemy do tego mieć inne podejście, więc to mnie akurat cieszy i wydaje mi się, że powstanie masę produktów, które właśnie ten cały shift left nas wzmocnią i uczynią realnym, bo obecnie to jest ciężkie w realizacji. Raczej ciekawa rzecz z tego wpisu to jest jeszcze podział zespołów, który trochę się zgadzam z tym, czyli podejście teraz, że mamy specjalizację na wszystkim versus full stack z naciskiem na jakąś dziedzinę. Tak, to też może się zdarzyć. Które tutaj, żeby mówić o czym mówimy, full stack ktoś z naciskiem bardziej na backend, ktoś full stackowy, ale z naciskiem na frontend, czy ktoś full stackowy, ale z większym naciskiem na mobile'a. Znaczy, mnie jeszcze dwa te tematy tak trafiły dobrze. Kupowanie kontra wewnętrzne budowanie, kontra open source. Wydaje mi się, że będziemy coraz więcej systemów kupowali, szczególnie w Polsce, bo już na tyle dużo nasze firmy zarabiają, albo są u nas firmy, które dużo zarabiają, że opłaca się kupić. Szymon, i lokalny development okazuje się za drogi w dzisiejszych czasach. Tak, ale to jest jeden element. Time to market. Po prostu to musi być coraz lepsze, szczególnie z AI, jak patrzymy, co to się dzieje, że będziemy kupowali, będziemy de facto integratorami bardziej niż osobami, które budują customowy software. Tak, wiesz co, trzeba też popatrzeć to z perspektywy tego wpisu, co byłoby istotne, to jest w zależności tam, jak są klauzule pewne podatkowe w Stanach i sposoby odpisów, bo to jest też u nich bardzo lokalnie, a u nas, wiesz co, nie chcę wróżyć, ja mam swoje też trochę podejście do tego, że być może kupowanie pudełek jest w niektórych miejscach lepsze. Problem jest taki, że na siłę próbujemy pudełka dopasować do nas. Nie akceptujemy faktu, że to jest konfiguracja, a nie dopisanie czegoś dla nas. I druga rzecz, to jest mój duży zarzut do wszystkich vendorów, którzy dostarczają software jako biznesowy, jako pudełka. Słowo integracja i słowo API w nich nie istnieje w realnym tego słowa znaczeniu.
Ja bym powiedział nic innego odnośnie tego, co powiedziałeś, kupowanie pudełek. Kupując pudełko, nie kupujemy tylko software'u, kupujemy też procesy. I de facto musimy te procesy najczęściej dostawać się my do procesów, a nie te procesy wewnętrzne, te procesy, które są gotowe, do naszych customowych, wydziekanych procesów. Tak to z reguły wygląda, to jest po prostu walka z wiatrakami. Tak, albo znaleźć równoważnie, gdzie zmieniamy proces, żeby nie przekomplikowywać zabawy w systemie, bo już go mamy. To ma jeszcze jedno spostrzeżenie, które mnie zmartwiło, tym bardziej w kontekście tego, co się wydarzyło, działo się w zeszłym roku. Skoro mamy mniej ludzi, to firmy będą inwestowały mniej kasy w open source, bo tak to będzie wyglądało. Po prostu będą mniej będzie tego czasu na dewelopowanie czegoś i publikowanie. Patrząc się, tak będzie coś takiego. Tak, no to biorąc pod uwagę, że 2023 to był czas, kiedy open source szukał i totalnie się nie udało sposobu na finansowanie de facto, to bardzo martwiące jest to, co się będzie działo w najbliższej przyszłości z open source, bo wydaje mi się, że no, będzie nieróżowo, że tak powiem. Będzie ciekawie. Raczej, czy wiesz co, całość to, co mówiliśmy, open source jako gate do łapania klientów usług innych rzeczy. Tak, zgadza się, ale taki open source, jak widzieliśmy Cassandra i tak dalej, czyli że duże firmy publikują open source, w zasadzie generalnie macie, używajcie i jako trochę pomoc w utrzymaniu, tego będzie dużo mniej tak naprawdę. No, martwiące. Tak, to jest ciekawa perspektywa, co będzie się działo, tak, z tą całą układanką. Dobra, co tam ty masz? Nie, już zawijamy. Zawijamy, no dobrze, no to na razie, hej. Trzymajcie się, miłego dnia, hej.